Jak inwestując godzinę 400 zł, możesz pozyskać 29 200 osób na swoją stronę internetową. Jeżeli nie subujesz mojego kanału, zrób to teraz. Nazywam się Marcin Kokowka i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam, w jaki sposób, jakiego triku marketingowego użyliśmy, żeby wypromować jeden z naszych biznesów i jak pozyskaliśmy w ciągu 10 miesięcy 29 200 osób na naszej stronie kosztem 400 zł i zajęło nam to około godziny pracy. Jeden z moich biznesów, który już sprzedałem, to był internetowy sklep z używanymi płytami winylowymi. Crate Monkey Records. Zaczęliśmy go robić 2,5 roku temu. Na początku rozwijaliśmy się bardzo organicznie, kupowaliśmy płyty używane, winylowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą, na różnych aukcjach internetowych, od osób po prostu prywatnych, na różnych giełdach winylowych. Skupywaliśmy i krok po kroku rozwijaliśmy się, rośliśmy. Dodawaliśmy te płyty oczywiście do swojego sklepu internetowego, wystawialiśmy je na Allegro, ale była też taka największa na świecie internetowa giełda płyt winylowych, która się nazywa Discogs. Tam wystawialiśmy te płyty i tu mieliśmy bardzo duży plus tego taki, że bardzo często ta płyta już tam była wystawiona, więc my już widzieliśmy jaka jakość jest tamtej płyty i ile ona kosztuje. Więc mieliśmy bardzo fajny punkt odniesienia, dlatego że bardzo ciężko jest znać się na wszystkich rodzajach muzyki, na wszystkich możliwych wydanych płytach winylowych. Nie zawsze jesteś w stanie ocenić, czy ona powinna kosztować 2 euro czy 200 euro. Więc tam mieliśmy już jakiś taki punkt odniesienia. Widzieliśmy, jakie są widełki cenowe danego wydania, tak? Albo na przykład danego albumu, ale poprzedniego wydania. Więc tutaj sobie już byliśmy w stanie fajnie wyceniać te płyty, no i wtedy już widzieliśmy, za ile to wystawić u siebie w sklepie, za ile to wystawić na Allegro, no i organicznie się rozwijaliśmy, rośliśmy. W pewnym momencie zrobiliśmy jedną rzecz, która dała nam ogromnego przyspieszenia, która pozwoliła nam się dużo bardziej rozwijać i to tak można powiedzieć bardziej globalnie. Od pewnego momentu mieliśmy klientów z całego świata, którzy kupowali u nas coraz większe zamówienia, była wartość koszyka bardzo nam szybko urosła, no i wtedy też dużo szybciej zaczęliśmy się rozwijać, do tego stopnia, że po 18 miesiącach byliśmy największym w Polsce internetowym sklepem, który handlował używanymi płytami winylowymi. Pół roku później sprzedaliśmy ten biznes z zyskiem. Co to było? Tutaj skupiliśmy się na domenach internetowych. I to, co zrobiliśmy, to kupiliśmy literówkę domeny. Literówkę domeny Discogs. Wiem, jak to może brzmieć, już śpieszę z wyjaśnieniem. Każda domena internetowa składa się z jakiejś nazwy i z rozszerzenia. Mamy na przykład domenę właśnie discogs.com. Gdybyśmy mieli discogs.pl, bardzo możliwe, że ktoś w Polsce wpisałby discogs.pl, dlatego że słyszał gdzieś nazwę Discogs i z przyzwyczajenia wpisuje .pl. W Polsce ludzie bardzo często z przyzwyczajenia wpisują .pl. Ale była też taka możliwość, że ktoś pisał discogs.com, ale pisał na klawiaturze szybko. W międzyczasie pił jakiś napój, jadł jakieś jedzenie, usłyszał w ogóle tą nazwę trochę inaczej i wpisał na przykład bez jednej literki. No i co się dzieje? No i wtedy albo po prostu mu pokazuje, że taka strona nie istnieje, albo jeżeli my staliśmy się właścicielem takiej domeny właśnie z literówką głównej domeny Discogs, bez którejś literki, albo gdzie literki były zamienione sobą miejscem, no to wtedy ta osoba trafiała tam, gdzie my chcieliśmy, tam, gdzie my przekierowaliśmy ten ruch. Udało się kupić, kupiliśmy 9 takich domen. No i w ciągu 10 miesięcy mieliśmy 29 200 przejść przez nasze 9 takich domen. Ale zaczęliśmy to robić krok po kroku. No i zaczęliśmy od tego, że daliśmy taką, jakby najpierw kupiliśmy te domeny, później daliśmy do kancelarii, a mediator legal do opinii prawnej. I mówimy, czy my możemy to przekierować na nasz sklep. Już widzieliśmy, że tam jest ruch na tym, czy możemy to przekierować na nasz sklep. No i odpowiedź miała nie. Że to jest nielegalne. Mówimy, ale jak? To już to kupiliśmy. To w ogóle, przecież musimy to wykorzystać. Tam jest ruch. Tam jakby wchodzą na to ludzie, którzy chcą kupić płyty winylowe. My handlujemy płytami winylowymi. To jest w ogóle, musimy coś z tym zrobić. I mówię, nie możecie tego przekierować na żadną inną stronę, dlatego że to jest nieuczciwa konkurencja i po prostu nie możecie tego zrobić. To będzie nielegalne. Gdzie może ten ruch być przekierowany? No i wtedy usłyszałem, że tylko na tą stronę, że możemy przekierować tylko na stronę Discogs. Ja powiedziałem, a czy możemy przekierować na Discogs, ale nie na stronę główną, tylko na nasze płyty winylowe, które są wystawione na tej platformie, na nasz sklep na tej platformie? Ja powiedzieli, sprawdzimy. Sprawdzili, dostaliśmy opinię prawną, że możemy to zrobić, że będzie to przekierowany ruch na stronę, na którą ludzie chcieli wejść. Chcieli kupić płyty winylowe, wchodzą na stronę, na Discogsie, wchodzili na Discogs, wchodzili na płyty winylowe, tylko że akurat na nasz sklep.
z dnia na dzień mieliśmy większą sprzedaż. Było to robione legalnie. Ludzie, którzy normalnie być może nie trafiliby na tą stronę, dzięki temu, że my mieliśmy literówki wykupione, od razu trafiali na stronę Discogsa, więc sam Discogs też tak naprawdę ma z tego tytułu korzyść. Mało tego, jeżeli przez tą platformę ktoś kupił na nasze płyty, to Discogs ma z tego prowizję, więc też tam wszystko jest i prawnie ok, i po prostu nie ma żadnych jakichś niedomówień w tym biznesie i w tym sposobie marketingowym. My robiliśmy to legalnie, my to robimy w sposób zupełnie legalny i Wam też radzę, jeżeli kiedyś chcielibyście coś takiego wykorzystać, wiedzę na ten temat, że w ogóle można tak robić, wykorzystać to, że ludzie popełniają takie błędy i gdzieś przekierować sobie taki ruch, zawsze skorzystajcie z analizy prawnej. Zawsze sprawdźcie, czy to, co chcecie zrobić, jest po prostu legalne. To jest informacja, jak można po prostu marketingowo zadziałać, jak można wykorzystać domeny internetowe do tego, żeby zwiększać ruch na swojej stronie internetowej. Natomiast co możesz zrobić, kiedy to ty inwestujesz dużo w domenę, w brand, w to, żeby rozwinąć swoją markę i nie chciałbyś, żeby ktoś po prostu ci podbierał ten ruch? No, najnormalniej w świecie, już przy samym starcie tego projektu, możesz wykupić sobie sam takie literówki dla siebie. My w niektórych projektach, w których wiemy, że mamy duży budżet marketingowy, w których wiemy, że chcemy mocno rozwijać ten brand na długi czas, wykupujemy takie literówki do tej domeny. Mało tego, wykupujemy nie tylko literówki w danej domenie, ale jeszcze odpowiednie rozszerzenia. Tak jak powiedziałem, może jest domena, która składa się z danego wyrazu, czy tam frazy, a rozszerzenie to jest na przykład .pl, .info, .org, .com. I mieliśmy taki, do pewnego momentu, widzieliśmy jak działają te literówki i mówimy, hej, ale przecież my mamy wykupioną domenę createmonkey.com. Także to jest nasza niemamy.pl. Wykupiliśmy to, zaczęliśmy mierzyć ten ruch i się okazało, że w perspektywie kilku miesięcy mieliśmy prawie 1000 przejść. Tam było około 900 parę przejść, gdzie ludzie w Polsce, w momencie kiedy od nas gdzieś, czy usłyszeli, czy widzieli logo, nazwę, wpisywali z automatu.pl. Nie wpisywali .com, tylko .pl. I od razu trafiali na naszą stronę, jak już mieliśmy wykupioną tą domenę. Nie przekierowywaliśmy ich na createmonkey.com. Natomiast w .pl do pewnego momentu pokazywało im się, że strona nie istnieje. Więc nawet jeżeli chcieli coś kupić, chcieli sprawdzić nasz asortyment, widzieli, strona nie istnieje. Oczywiście mogli później to wpisać w Google, mogło im to podpowiedzieć, tak mogli mieć, ale to jest dużo pracy kolejnej, musieliby chcieć to zrobić, musieliby wiedzieć, że można tak zrobić. No i umówmy się, że jeżeli zajmujesz się jakkolwiek biznesem i marketingiem, to wiesz, że na pewno nie wszyscy to później zrobili i część osób po prostu straciliśmy. Co za tym idzie, część marketingu, część kasy na marketing, którą wydaliśmy, po prostu straciliśmy. Tak? Więc domeny to jest jedno z takich rzeczy, w które warto inwestować. Warto wykupić te literówki. Warto kupić też rozszerzenia. Szczególnie jeżeli zaczynamy od .pl, a jest opcja, że będziemy kiedyś działali globalnie, do .eu, .com. To są takie domeny, które warto od razu mieć i rozwijać swój biznes właśnie bezpiecznie i wiedzieć, że jakby nie mieć tego strachu, że o kurczę, kiedyś jak będę chciał się rozwinąć, to być może tej domeny nie będzie. Albo za jakiś czas się zorientować, że ktoś nam podbiera ruch po prostu, bo nasi klienci wpisują domenę z błędem, no i gdzieś ten ruch jest przekierowywany. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba taki kanał, właśnie taki odcinek o takich sposobach marketingu. Czy chcecie tego więcej? Co w ogóle myślicie o tym pomyśle związanym właśnie z domenami, z literówkami? I czy tego typu materiałów chcecie więcej? Czy w tym kierunku idziemy? Jakie jeszcze chcecie informacje, jakie chcecie materiały, żebym nagrywał dla Was regularnie, o jakiej tematyce? Dziękuję za dotychczasowe lajki, suby. Tak, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Regularnie możesz kliknąć też dzwonek, tak? Będziesz miał regularne powiadomienia o nowych filmach, o nowej wiedzy, którą dla Was tutaj przygotowuję. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo.